Dobry wieczór. Dobry wieczór. Dobry wieczór, Krzysztof Iwisz, witam Państwa w awanturze o kasę, jedynej grze telewizyjnej na świecie, w której pula nagród jest nieograniczona. Jeżeli posiada się wiedzę, refleks i umiejętność licytacji, można u nas wygrywać w nieskończoność. A o to przecież chodzi naszym uczestnikom. Oto 12 graczy awantury o kasę. Są oni podzieleni na 3 drużyny po 4 graczy w każdej. Drużyny są tak dobrane, aby poszczególni członkowie uzupełniali się wiedzą. Każdy jest mocny z innej dziedziny. Poznajmy 12 graczy awantury o kasę. Niebiescy to cała drużyna z Warszawy. Jarosław Aniszewski, student transportu. Kapitan drużyny Radosław Maculewicz, pracownik firmy komputerowej. Marek Kisiel, student transportu. I Robert Rasiński, przedsiębiorca. Zieloni to Sławomir Olszewski, policjant z Ciechanowa. Anita Zając, studentka edukacji artystycznej. Kapitan drużyny Ewa Rzeźniczak, ekonomistka z Ciechanowa. I Łukasz Karpisz, student nauk politycznych z Kultuska. Żółci to Eliza Stachowiak, stomatolog z Poznania. Kapitan drużyny Tomasz Myka, referent z Nowego Tomyśla. Adam Leśniak, prawnik z Poznania. I Anna Pięta, studentka Akademii Sztuk Pięknych z Poznania. Drużyny niebieska, zielona i żółta zmierzą się ze sobą w pierwszym etapie gry. Będą walczyły o wejście do finału. Finał to pojedynek zwycięskiej drużyny z pierwszego etapu z drużyną mistrzów. Na mistrzów czeka ta oto pusta jeszcze loża. A my witamy mistrzów awantury o kasę. Mieczysław Kupidura, Kamila Centkowska, Marcin Bielicki, Wojciech Kupidura. Dobry wieczór. Dobry wieczór. Dobry wieczór. Dobry wieczór. Dobry wieczór. Witam publiczność. Dobry wieczór. Ja muszę przyznać, że zauważyłem, że za każdym programem wchodzicie Państwo coraz wolniej. Ja rozumiem, że ten jakby ciężar mistrzostwa i ten ciężar odpowiedzialności za no, kolejny, macie nadzieję, wygrany program, no jednak jest znaczny. Nie można przecież tak wejść normalnie, prawda? No niekoniecznie, może to po prostu zwalniam drużynę idąc pierwszy. U mnie waga działa. Nie, więc... ale to musi być znaczące wejście. Właśnie bardzo dobrze to Państwo robią. Do tej pory wygraliście 52 100 zł. I jak powiedziałem, pula nagród da wam dużo kasy, jest nieograniczona, dlatego dzisiaj również życzymy powodzenia i witamy po raz kolejny w Loży Mistrzów. Tak więc nasi mistrzowie zmierzą się w finale z drużyną, która wygra pierwszy etap. I jeżeli mistrzowie ten pojedynek wygrają, to po raz kolejny zasiądą w Loży Mistrzów w następnym programie. Ale jeżeli im się nie powiedzie, to ustąpią miejsca w swojej loży nowym mistrzom. Zaczynamy pierwszy etap gry. Gotowi, zwarci? Tak. Ja w takim razie, zanim przystąpimy do gry, każdej drużynie daję po 5000 zł. Mam na kole kategorii pytań. Po wylosowaniu kategorii licytujemy. Ta drużyna, która wygrywa licytację, odpowiada na pytanie. I jeżeli odpowie prawidłowo, to wygrywa pieniądze z puli tego pytania. Jeżeli odpowie błędnie, pieniądze przechodzą do puli następnego pytania. Ta drużyna, która po 6 pytaniu będzie bogatsza, zmierzy się z mistrzami w finale. Losujemy. Pierwsza kategoria to matematyka. Zaczynamy licytację. Biorę po 200 zł z konta każdej drużyny i słucham badawczo. Rzuci 300. Rzuci 300. 400. 400 zieloni. 500. 500 niebiescy. Rzuci 600. Rzuci 600. Niebiescy 700. Niebiescy 700. Rzuci 800. Rzuci 800. Niebiescy 900. Niebiescy 900.
900 po raz drugi. 900 po raz. 1000 mam odrzuty. Niebiescy 1100 proszę. 1100 po raz drugi. 1100 po raz trzeci. Kurde, zończyłem. 2500 w puli odpowiadają niebiescy z matematyki. Którą literą powszechnie oznacza się liczbę będącą podstawą logarytmu naturalnego? Poczekaj, zastanów się spokojnie. Zastanów się spokojnie. Którą literą powszechnie oznacza się będącą? Tak, tak. Udzielamy odpowiedzi. Jest to litera E. Tak jest! A wiecie panowie, jak ta liczba się nazywa? Tu mamy kolegę Nepera. Matematyka. Jak? Nepera. Tak jest, świetnie, poza konkursem, bardzo dobrze. Brawa się należą za to. Tak więc niebiescy objęli prowadzenie w pierwszym etapie. Mają 6400 na koncie, za nimi zieloni 4600 i żółci 4000. A ja mam teraz krótką przerwę na reklamy, po której zaraz wracamy. W reklamach oglądacie awanturę o kasę. Mamy pierwszy etap naszej gry. Prowadzą niebiescy 6400 zł, potem zieloni 4600 i żółci 4000. Ale mam jeszcze 5 pytań do końca tego etapu, także sytuacja może się zmienić. Kategoria ciekawostki. Rozpoczynam licytację. Biorę po 200 zł z konta każdej drużyny. I słucham państwa. Rzuci 300. Rzuci 300. Niebiescy 400. Niebiescy 400. 500. 500 zieloni. 500 po raz drugi. 500 po raz. Niebiescy 600. Niebiescy 600. 600 po raz drugi. Rzuci 600. Mam już 600. Rzuci 700. Proszę, 700 rzuci. 700 po raz drugi. 700 po raz trzeci. 1800 zł w pój. Teraz szansa dla żółtych na podreperowanie budżetu. Dobre, dawaj ci pytanie. Do czego służy to urządzenie? Czy to nie jest jakiś kolegro? Kolegro? Z giełdy? Czy to jest jakiś kolegro? To jest magnes. Sprawdź. Do tego. Ja bym powiedziała, że to jest... To jest jakaś skóra. Powiesz, że to jest jakaś ostrzenka do cięcia? Do ostrzenia może coś? Do ostrzenia. To jest magnes? Nie. Żeby się trzymało lepiej? Nie, to jest do ostrzenia. A do ostrzenia czego? Do żyletek? Do ostrzenia ołówków czasem z tego krzyża? Nie. Że tutaj na tej skórce opierasz? Nie wiem, jak to wygląda. To się ruszy. Jest ostrza? Może nie bardzo. No właśnie nie, to w ogóle nie wygląda takiego. Czas minął, proszę odpowiedź. No. Przypuszczam, że jest to przyrząd do ostrzenia. Mam powiedzieć do czego? Tak. Do ostrzenia czego? Tak. Ołówków. Ołówków? Nie. No tak niestety, to... niestety nie, ale przecież... Państwo o tym myśleli. Natalia, czy możemy pokazać, jak to działa? Do ostrzenia żyletek? Do ostrzenia żyletek. Kurczę. Może tego typu pytania nie rozwoju. Mamy na poruszki. Przynajmniej dowiedziałam się czegoś nowego. Używa, bo Natalia, pokaż to państwu, zobaczmy jak to działa. Może pan Tomasz. I śmiało, do przodu i do tyłu. A więc do ostrzenia żyletek.
1800 zł przechodzi do puli następnego pytania. 4 pytania do końca tego etapu. Astronomia. Biorę po 200 zł z konta każdej drużyny i słucham państwa. 300 zieloni. 300 proszę. Żółci 400. 400 żółci. Niemieccy 500. Nie, w astronomii. 500 po raz drugi. 500 po raz. 600 żółci. 600 po raz drugi. 600 po raz trzeci. No i znowu szansa dla żółtych. Może tym razem uda się przejąć tą pulę. Astronomia. Na której z planet Układu Słonecznego kosmonauta ważyłby najwięcej? Już. Dużo mamy czasu. Dużo. Zastanówmy się. Największą masę. Tak, no tak, i wtedy największe przyciąganie. Tak, największa masa, tak. Mamy czas. Jesteśmy pewni? Ja już mocno jakieś propozycje? No nie. Sądzę. Bardzo dobrze. Żółci odpowiadają, jest to Jowisz. Dlaczego? Tak podpowiedział mi kolega Adam. Panie Adamie, dlaczego? Ponieważ jest to największa planeta. Co pociąga za tym, ma największą masę. Jest to największa i najcięższa. W związku z tym ma największą, tak, siłę przyciągania. Jowisz, tak jest. Co się nie udało za pierwszym, to za drugim razem 3200 zł trafia na konto drużyny żółtych. Obejmują prowadzenie w pierwszym etapie, mają 5900 zł, niebiescy 5300 i 3800 zieloni. Rozmaitości ze świata. Odpuszczamy? Biorę po 200 zł z konta każdej drużyny i słucham państwa. Żółci 300. Żółci 300. Niebiescy 400. Niebiescy 400. 1000. 1000 zieloni. 1000 po raz drugi i 1000 po raz trzeci. 1700 zł w puli odpowiadają zieloni. Spójrzmy na ekran. Symbolem którego nadbałtyckiego państwa jest to godło? Piszcie. Nadbałtyckie państwo. Moim zdaniem. Co? Tak jest moje zdanie. Ja nie wiem, jak ty uważasz. No to powiedz swoje zdanie. Dania. A ty? Nie wiesz? Nie wiem. Moim zdaniem, ja też Szwecja. Ja też nie wiem. A ty co? Szwecja ma trzy korony. No i są też trzy korony. Trzy wielkie. No są. No to co? No Szwecja ma trzy korony, to nie. A ty decyduj. Może podpowiedź kupimy. Panie Krzysztofie, czy możemy kupić podpowiedź? Można. Za ile możemy kupić podpowiedź? Za 500 zł. Ale co nam to dajesz, sorry? No to za 200. Nie no, a może 400? Proszę. To poprosimy. Oto cztery warianty. Litwa, Szwecja, Łotwa, Dania. No i co wy na to? Szwecja została, ale mówisz, że ma na pewno trzy korony Szwecja, czyli Łotwa. Litwa albo Łotwa. Litwa, Szwecja, Łotwa. Tak? Nie, zieloni udzielają odpowiedzi. Jest to naszym zdaniem Łotwa. Świetnie! I tym samym 1700 zł trafia na konto drużyny zielonych, która nieco się wzbogaciła. Ma 4100, przed nimi niebiescy 4900 i prowadzą żółci 5600. Tylko dwa pytania do końca tego etapu.
Historia powszechna. Rozpoczynamy licytację. Biorę po 200 zł z konta każdej drużyny. I słucham państwa. Zieloni 1000. Zieloni 1000. Żółci 1100. Żółci 1100. 1200. 1200 niebiescy. 2000. 2000 zieloni. Zieloni. Dwa po raz. 4000. No, 8000 zł w puli. Niebiescy tutaj rzucili się do przodu. Chcą wygrać pierwszy etap, dlatego grają ostro, wabank. Wszystko albo nic. Słucham? Wszystko albo nic. Historia powszechna. Dziękujemy bardzo. Wielkie brawa. Ale zostańcie panowie z nami. Zostańcie. Zostańcie z nami. Jak nazywa się typ uzbrojenia ochronnego, które okrywa tułów tych rycerzy? Kolczuga? Może rycerze podejdą do panu. O, bardzo byśmy prosili. Prosimy bliżej panu. Typ uzbrojenia ochronnego. Ochrona, czyli to mamy to ochronę, tak? Tak. No tułów to jest zdecydowanie to, tak? No dla mnie to jest kolczuga. Dobrze, no bo jest fajnie, bawimy się albo tak, albo nie. No właśnie, nie ma innego. Albo nie, więc moim zdaniem jest to kolczuga. Można dostać podpowiedź na kredyt przyszłego pytania? Nie, panowie, nie macie pieniędzy. No wiem, ale w ujmie na kredyt? Nie można. Nie da rady. W takim układzie udzielamy odpowiedzi, jest to kolczuga. Tak jest! Bardzo dziękujemy panom rycerzom, dziękujemy bardzo. Kolczuga lub zbroja kolcza, 8000 zł, zasila konto drużyny niebieskich. Mocno prowadzą, za nimi żółci 4500 i zieloni 2100 zł. Losuje ostatnią kategorię w pierwszym etapie. Chemia. Rozpoczynam licytację, biorę po 200 zł z konta każdej drużyny. Słucham państwa. 300 zieloni. 400. Zieloni. 300. 300. Rzuci 1000. 1000. 500. 1000 już mam. 1100. 1100 niebiescy. Rzuci 1200. 200 zieloni. 200 zieloni. Rzuci 1400. Rzuci babang. Zieloni babang. No jak zieloni? Jak to? Nie powiedziałam babang. A jak to zieloni? Zieloni poszli wabank, ponieważ pani powiedziała 200. Tak. Czyli tyle, co zieloni mieli na koncie, a więc jest to wabank. 4200 zł w puli. No i oczywiście można tu powiedzieć, że zieloni idąc wabank wprowadzili niebieskich do finału. A oto pytanie. Jak brzmi inna nazwa czteroetylku ołowiu, związku dodawanego do benzyn jako antydetonator? Co się dodaje? Z czego się robi benzynę? Szczepku. No z czego? Z ropy. No to jest
No tak, no. Co jest? Ropa? Ropie, co jest? Wiesz, ropa to jest surowiec dla produkcji benzyny. I co tam jeszcze? Czas minął, proszę odpowiedź. No niestety zieloni nie znają odpowiedzi na to pytanie. Niebiescy? Szczerze powiedziawszy, nie jesteśmy w stanie. Ciężko było. Żółci? Czteroetyl. Nie. Nie wiem. Nie, ale to nie nasza rola. Tetraetyloołów. Nie udało się odpowiedzieć na to pytanie, tak więc zieloni kończą grę niestety bez pieniędzy. Żółci wygrali w naszym programie 3,5 tysiąca. Natomiast niebiescy mają na koncie 6900 zł. Zgodnie z regulaminem dopisujemy wam pulę z ostatniego pytania, na które przeciwnicy nie udzielili odpowiedzi, a więc 4200 zł i z kwotą 11100 zł. Witam w finale! No panowie, o, plan wykonaliśmy. Jest tak, jak planowaliśmy, prawda? Dziękuję, dziękuję. Rozpoczynamy finał awantury o kasę. Niebiescy mają na początek finałowej rozgrywki 11 100 zł, a więc 4700 zł więcej niż mistrzowie. Panie Radosławie, jak pan dobierał drużynę? Ha, to nie jest takie proste, to raczej drużyna dobrała mnie. Jak tutaj, to było? Tutaj pan Jarek zadzwonił. Inicjatorem faktycznie byłem ja, a koledzy są moi. I jest dobra zabawa? Super. Świetna. Witamy w finale. Co mogą mistrzowie powiedzieć o drużynie niebieskich po pierwszym etapie? Widać, że mają podobne podejście do nas. Chodzi o zabawę. To znaczy, że będą groźnymi przeciwnikami. Bo takie podejście, jak dla nas do tej pory przynosiło sukces. Jeżeli oni mają takie same podejście, no to będzie ciężko. Tym bardziej, że jak zwykle mają przewagę, no. Taki wasz los. Witamy mistrzów w finale. Dziękuję, dziękuję. A ja mam przed sobą koło z kategoriami pytań. Tutaj niebiescy nie oddali pola bez walki, bo namawiają swoją publiczność, żeby też tutaj ich wspomogła, tak jak tamta publiczność mistrzów, ale coś tu cichutko. No, chciałbym tego... No panowie. No, ten pojedynek kibiców wyraźnie wygrali kibice mistrzów, a która drużyna wygra, no to już nie zależy od kibiców, tylko od obu drużyn. Ja mam przed sobą koło z kategoriami pytań. Po wylosowaniu kategorii licytujemy. Ta drużyna, która wygrywa licytację, odpowiada na pytanie. I jeżeli odpowiada prawidłowo, to wygrywa pieniądze z puli pytania. Natomiast jeżeli odpowie błędnie, pieniądze przejdą do puli następnego pytania. Drużyna, która po szóstym pytaniu będzie bogatsza, wygrywa program i zasiada w loży mistrzów w następnym programie. Motoryzacja. Biorę po 200 zł z konta każdej drużyny i słucham panu. 1500 Wiszowie. 1600. 1600 niebiescy. 1700. 1700 Wiszowie. 2000. 2000 niebiescy. Baban. Wiszowie, baban. Motoryzacja. Hej. Mamy specjalistę. Tylko się nie. A więc 8400 w puli. Jeżeli mistrzowie odpowiedzą prawidłowo, to mocno zbliżą się do niebieskich. Ale jeżeli im się nie powiedzie, to będziemy mieli nowych mistrzów. W którym kraju produkuje się samochody marki Łada? To jest któryś w Bułgarii.
Rosję czy Bułgarię? Jak? Rosję. Ja odpowiem teraz. Dobrze? Pozwolę sobie teraz. Pozwolę sobie teraz na odpowiedź. No cóż, mistrzowie odpowiadają. Samochody marki Lada rozpoczęto produkcję w Związku Radzieckim, a potem kontynuowano w Rosji. Czyli w tej chwili Rosja. A kto z państwa napisał Bułgaria? Ja. Przepraszam. Nie, pan Wojciech nie miał racji. Rosja! Hej, ale trudno! Mistrzowie! 8400 zł zasila konto drużyny mistrzów. Tyle właśnie mają, a 9100 mają niebiescy. 5 pytań do końca finału. Historia Polski. Rozpoczynamy licytację. Biorę po 200 zł z konta każdej drużyny. Niebiescy 300. I słucham panów. 1000 mistrzowie. 1000 mistrzowie. 1100. 1100 niebiescy. 1300 mistrzowie. 1300 mistrzowie. 1500. 1500 niebiescy. 1700 mistrzowie. 8400. 8400 niebiescy. A więc niebiescy zablokowali mistrzów. Tu pan Mieczysław, widziałem, łamał się, czy wcześniej nie grać wabank, tak? A jednak postanowił przeciągnąć i nie wyszło to na dobre. Tak jak mówiłem, grają tak jak my. Tak jest, to prawda. 10 100 zł w puli tego pytania. I jeżeli niebiescy odpowiedzą, będą mieli 10 800. Ale jeżeli się pomylą, na ich koncie będzie jedyne 700 zł. Jakie imię nosił etnograf i spiskowiec? Brat Józefa Piłsudskiego. Ale... Możemy kupić podpowiedź? Za wszystko, co mamy. Radek, nie, nie wiem, czy chcemy podpowiedź. Cicho się, czy chcemy. Nie wiem. Wiesz, przecież ona... Zawsze bardzo spróbować, taką mam zasadę. Ustawmy tak, ja nie wiem, na pewno. Podpowiedź nic mi nie da tak naprawdę. To będzie czysty strzał. Więc zaraz podejmiemy decyzję. Albo bierzemy strzał. Albo nie odpowiadam na to pytanie, no i wyjście jest tylko oczywiste, prawda? Niezależnie od tego, czy kategoria strzał. Nie. Wypisz jakieś. No to jak z tą podpowiedzią? No nie jest za 700 zł, absolutnie. 10 100 w puli. Dobrze, to możemy coś strzelić. Poczekajcie, Józef, jakie były popularne imiona? Pewnie mój profesor od historii nas teraz się załamuje. Tak, prawda. Przepraszamy, tak. Profesorze. No to... Czas minął, proszę, odpowiedź. Ja Władysław. Udzielamy odpowiedzi, będzie to Stanisław. Mistrzowie? Myślimy, że to był Bronisław. Bronisław. Od razu po bankie. Po odbyciu kary zesłania pozostał w Azji i tam poświęcił się badaniom naukowym Bronisław Piłsudski. 10 100 zł to jest pula, która przechodzi do następnej kategorii. W tym momencie niebiescy mają jedyne 700 zł. Mistrzowie 6700, ale tak naprawdę te kwoty nie mają znaczenia przy ogromnej puli, którą każda drużyna może przejąć. Której to się uda, dowiemy się po reklamach. Państwa, ponownie oglądacie Awanturę o kasę. Bardzo emocjonujący finał naszej gry. W tym momencie na koncie niebieskich 700 zł, na koncie mistrzów 6700, ale uwaga, do puli, do następnego pytania przechodzi aż 10 100 zł. Cztery kategorie do końca gry, jeżeli oczywiście zdążymy wszystkie rozegrać. Mity i dzieje starożytne.
Rozpoczynamy licytację. Biorę po 200 zł z konta każdej drużyny. Słowo! 700! Niebiescy baban! Panowie. Panie Mieczysławie, czy ma pan jakiekolwiek wątpliwości? Żadnych nie ja mam. Ja jestem też omylny. Żadnych nie mam. Zaspałem wyraźnie, no ja nie wiem, no ale to... Zdarza stres się. Stres jest po prostu zawsze, no oczywiście, nie da rady. Zdarza się. Oto pytanie. Jak brzmi nazwa greckiej wyspy, z której uciekli Dedal i Ikar? Spokojnie. Kryta. Albo będzie źle, albo dobrze. On raczej też tak stanie. Wszyscy są zgodni. Udzielamy odpowiedzi. Dedal i Ikar uciekli z Krety. Tak jest! Będą 11 tysięcy złotych trafia na konto drużyny niebieskiej, którzy mocno teraz prowadzą prawie dwukrotnie przed mistrzami. Trzy pytania do... Nie wiem, dobry znak. Komu to na szczęście? Trzy pytania do końca gry. Fizyka. Rozpoczynam licytację. Biorę po 200 zł z konta każdej drużyny i słucham panu. 300! 300 niebiescy. 400 niebiescy. 500. 500 niebiescy. 500 po raz drugi i trzeci. Dobrze. Pytanie z fizyki. 900 zł w puli. Czyżby szykowała się sensacja w naszej grze? Jak nazywa się półprzewodnikowy rezystor o bardzo silnej zależności rezystancji od temperatury? Spokojnie, Jarek, zastanów się. Półprzewodnikowy rezystor o bardzo silnej zależności. No przecież to banalne. Nie, to może podpowiedź, kupimy. No właśnie, zbyt... Za 900. Nie, no zbyt... Wydajemy, czy... Za 200 zł. Ale są, za 200 zł. Dobrze, ale... Wydajemy iść pieniądze. Za 200 zł kupujemy. No. Zaproponujmy. Chcielibyśmy kupić podpowiedź. Jaka jest wasza propozycja? 200 zł. 300. No za 200 się nie da, to jest 900, jest w puli. Nie wstydź się panu targować, 11... 400 możecie mieć za chwilę, 10,5 na koncie. Niech będzie 300. No, 300 zł, proszę bardzo. I oto warianty. Tyrystor, termizor, termistor, termister. Na pewno odpada tyrystor. Tyrystor, tak. Aha, no to... Termister. Termistor. Poczekaj. Jaka jest pierwsza odpowiedź? Tyrystor. Ja bym postawił na tyrystor. Na termistor. Termizor jest. Termistor. To byś postawił na termistor. Termistor, nie? Tak mi się wydaje. Tak, termistor nie ma. Ja to nie mam, ja mogę sobie strzelać. Tak. Powiedz termistor. Okej, dobra. Udzielamy odpowiedzi. Naszym zdaniem jest to termistor. Oczywiście! No! Jasna sprawa, że termistor. 900 zł zasila konto drużyny niebieskich. Mają w tej chwili 11 100 zł. Mistrzowie mają 6100. No, czyżby się szykowała sensacja i zmiana mistrzów? Mistrzowie w opałach. Dwa pytania do końca gry. Historia powszechna. Rozpoczynam licytację, biorę po 200 zł z konta każdej drużyny i słucham panu. 2000 mistrzowie! Wydaje mi się, że mistrzowie byli szybsi. Czy ma pan wątpliwości, panie Radosławie? No ja myślę, że jednak
Ma pan, ja tak? Nie słyszałem, więc nie wiem. Ma pan? Tak, tak. Na wszelki wypadek w takim razie sprawdźmy, jak to było. I słucham pan. 2000 Miszowie! Słucham pan. 2000 Miszowie! A więc widzieliśmy wyraźnie, Mistrzowie byli pierwsi. 2000 Mistrzowie. Proszę bardzo, co dalej? 2000 po raz pierwszy. 2100. 2100 niebiescy. 2300. 2300 Mistrzowie. Pas. 2300 po raz drugi i trzeci. 4400 złotych w puli. Sprężamy się. Historia powszechna. Przeciwko czyjemu panowaniu wybuchło powstanie greckie w 1821 roku? Porównujemy. Tureckiemu. Wojtek nie, Turkom. Tak. Dobrze. Czyli przed... Ekspert. Nie odpowiem. Ty odpowiedz. Tylko ja poczekaj, ci powiem. Mistrzowie są gotowi, odpowie nasz ekspert Marcin. Według nas powstanie Greków było przeciwko panowaniu tureckiemu. Słusznie. Tak? Słuchajcie, dogoniliśmy. Chyba za wcześnie. 4400 złotych trafia na konto drużyny mistrzów. Mistrzowie mają 8200, a tylko 800 złotych więcej mają niebiescy. Ostatnia decydująca kategoria. Ostatnia. Czarna skrzynia. Walczymy. Dobra, cię chyba ćwiczę. Zawartość czarnej skrzyni zawsze jest tajemnicą. Czarną skrzynię otwieramy po zakończeniu finału, a licytujemy jak każde pytanie. Biorę po 200 zł z konta każdej drużyny i słucham panu. 300. 300 niebiescy. 500. 500 Mistrzowie. 600. 600 niebiescy. 1000. 1000 Mistrzowie. 1100. 1100 niebiescy. 1500. 1500 Mistrzowie. 1600. 1600 niebiescy. 2000. 2 Mistrzowie. 2100. 2100. 2500. 2500 Mistrzowie. 2600. 2600 niebiescy. 3000. 3000 po raz drugi i 300. Proszę, 300 niebiescy. 3500. 3,5 Mistrzowie. 3600. 3600 niebiescy. 4000. 4 Mistrzowie. 4100. 400 niebiescy. 5000. 5 Mistrzowie. 500. 500 niebiescy. 6000. 6 Mistrzowie. 600. 600 niebiescy. 7000. 7 Mistrzowie. 700. 700 niebiescy. 700 po raz drugi. 7200. 7200 Mistrzowie. 7300. 7300 niebiescy. 7300. 7400. Jest 7400. 7500. 7500 po raz pierwszy, po raz drugi i po raz trzeci. Dobrze, musimy dać posłuchać. A więc co się stało? Tak dużo uczestnicy wydali na czarną skrzynię, że na koncie mistrzów zostało jedyne 800 zł, a na koncie niebieskich 1500, ale za to mają czarną skrzynię. Ostatnia kategoria. Można powiedzieć, że spłukały się obie drużyny. Astronomia. Rozpoczynamy licytację. Biorę po 200 zł z konta każdej drużyny. Dorzucam do puli 600 i słucham panów. Mistrzowie Wawan! A co?
Brawa. Panie Mieczysławie, to były brawa za refleks. Pan się błyskawicznie zorientował, co się święci. To było tak szybko powiedziane, że nie zdążyliśmy. Nie, ale nie mamy pretensji. Nie, to gratuluję. Tak jest, to błyskawicznie się pan Mieczysław zorientował, przeliczył. Zresztą pan Mieczysław ma taki talent, że pan sam to wszystko liczy w głowie? Wszystko liczę. Niesamowite, bo na ogół jest jakiś księgowy w drużynie. Trochę mi Marcin pomaga. Trochę, a pan Mieczysław większość liczy sam i na przykład potrafi doskonale przewidzieć, kiedy krzyknąć wabank, albo kiedy zablokować, żeby chociaż prowadzić o 100 zł. Taką ma metodę na przykład. I teraz idealnie pan się zorientował. Ostatnie pytanie. Jeżeli mistrzowie odpowiedzą, wygrywają 1600 zł, ale zachowują mistrzostwo. Tak. Natomiast jeżeli się pomylą, będziemy mieli nowych mistrzów awantury o kasę. Cisza, sprężamy się. W obrębie którego zodiakalnego gwiazdozbioru znajduje się Słońce między 23 listopada a 21 grudnia. Ludzie, no. Ja odpowiadam. Mistrzowie odpowiadają, ponieważ ja jestem spod strzelca, jest to strzelec. Tak jest! Czarna skrzynkę mam. Ej, Marcin! 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 Chodźcie. Dobrze. Słuchaj. Tak więc niebiescy po trudnej bardzo walce z naszymi mistrzami wygrywają 1300 zł. I czarną skrzynię, którą zaraz otworzę. Mistrzowie, słucham? Tylko jako górki to 4 byśmy prosili. Zobaczymy, co tam jest za chwilę. Mistrzowie kończą program, mając na koncie dzisiaj 1600 zł. Nie! Ale są mistrzami. W sumie zarobiliście w awanturach o kasę 53 700 zł. Za dzisiejszy program tylko 1600, ale najważniejsze jest to, że zachowujecie mistrzostwo. I czas na tajemnicę czarnej skrzyni. Panowie mówili, że jeżeli ogórek, to woleliby 4, ale wiecie, co było ostatnio w czarnej skrzyni? 4 Harley. Tak, 15 tysięcy złotych i 4 Harley'e Davidsony. Dwa razy się nie zdarza to samo. Co jest dzisiaj? 5 Harley'ów. No, może pan się mylić. Ogórek. Mylił się pan. Nie 4 ogórki, a 1. Na ile kupimy ogórka? A jeżeli państwo chcą bawić się z nami w awanturze o kasę, zapraszam. Wyślijcie SMS pod numer 7643, w treści wpisując hasło awantura oraz imię i nazwisko. Do zobaczenia. Ale się smucą tym ogórkiem, a my się cieszyliśmy. Ale trochę taniej. Dziękujemy. Państwo, będziemy do mistrzów. Tak, tak. Gratuluję! Do zobaczenia w następnym programie. Przebiliśmy naszą górę.